Krótko, musimy podnieść płace w budżetówce i musimy je podnieść zdecydowanie. Rośnie liczba wakatów, coraz więcej instytucji publicznych boryka się z tym, że nie jest w stanie zrekrutować pracowników. Jeżeli tego nie zrobimy, to polskie państwo będzie działało coraz gorzej i coraz gorzej. Ja spierałem się tutaj w kuluarach z panem przewodniczącym Kowalczykiem, który twierdził, że jednorazowe hojnym gestem wyznaczenie funduszu nagród rozwiąże problem. Panie przewodniczący, nie rozwiąże problemu. Trzeba słuchać pracowników, trzeba słuchać związkowców. Z tych z Krajowego Niezależnego Związku Zawodowego ADREM, tych z OPZZ-u, tych z Konfederacji Pracy. Oni mówią jasno, 12%. 12% normalnej podwyżki dla całej budżetówki to jest bardzo umiarkowany i skromny postulat, który pokazuje, że związkowcy, że pracownicy myślą o instytucjach, w których pracują i o ich przyszłości. Lewica jest tu po to, żeby ich reprezentować, dlatego składamy poprawkę w drugim czytaniu zgodną z oczekiwaniami pracowników 12% podwyżki dla budżetówki. Dziękuję.